Dobrze, więc zapinamy pasy. Na początek standardowe pytanie o przegląd wojsk. Kto może zagrać, kto nie zagra z koroną? Pytanie za trener. Penalty. Pytanie do trenera, tak? Tak, do trenera. Kto może? I też się zdarzyło. Kto cię moci, a kto nie cię moci da zaigra sa koroną Kielce? Na kogo možete računati? Pa ne možemo sigurno računati na Tužnjeckog i na, i na Kopčinskog koji su ozlijeđeni. Ostali su svi u trenažnom procesu. Nie możemy liczyć na Tužnjeckiego i Kopčinskiego ze względu na to, że mają kontuzje, są kontuzjonowani, a reszta jest gotowa. Jest jakby w procesie treningowym. Dalej pytanie do trenera. Tutaj pani rzecznik Izakruk podkreśliła, że wszyscy w dobrych nastrojach i ja tak zastanawiam się, czy to nie jest taki najspokojniejszy tydzień pracy w Legii od niepamiętnego czasu. Gospodzie rekla da imate jako dobre, dobre humore, to znaczy da imate se dobro osjećate. Da li je to istina da je ovaj tjedan u Legii jedan od najmirnijih tjedana do sada u tokom ove sezone? Pa drago mi je ako neko misli da imam dobar humor. Ja samo sam opušten, uživam u svom poslu. A da li je to istina, to znaju drugi. Ja sam ovdje 8 mjeseci u Legiji, tako da ne mogu to znati, ali evo, trudim se da sa igračima budem što povezaniji, da imamo veliko zajedništvo, jer se na taj način stvara tim. Dziękuję, że ktoś zauważył, że może jesteśmy w dobrych humorach. No ja staram się sprawiać wrażenie człowieka wyluzowanego. Pracuję w Legii od 8 miesięcy. Staram się zawsze być blisko zawodników, tworzyć tak zwaną wspólnotę. No i chcę, żebyśmy byli takim zgranym zespołem. Dalej pytanie do trenera. Który mecz dał wam więcej odpowiedzi, jeśli chodzi o analizę? Ten przegrany Korony Kielce z Jagiellonią Białystok 0-3, czy ten, który wy przegraliście 2-3 z Koroną? Koja utakmica ste više izvukli iz te utakmice? Da li utakmicu koja Korona Kielce igrala sa Jagiellonijom Białystok ili onu utakmicu kad ste vi izgubili sa Koronom Kielce? Pa obratili smo pozornost na obje utakmice podjednako. Normalno je da ova utakmica s Jagiellonijom svježija i da je odaje trenutnu sliku Korone, ali Korona je jedna nepredvidiva momčad i sa puno rotacija i sa dosta različitih formacija koje koriste i koje čak mijenjaju i u toku utakmice i na to smo se pripremili. To znači, očivice, zanalizovali smo obje dva meče. Może bardziej z Jagiellonią, bo to jest mecz świeższy. Natomiast Korona jest zespołem nieprzewidywalnym, który ma dużą rotację. Zawodników w różnych formacjach grają. Zmieniają tą formację również w trakcie meczu. Także no jest to zespół nieprzewidywalny. To jeszcze pytanie do Michała. Tak szczerze, jesteś jednym z zawodników, którzy najbardziej odetchnęli po zwolnieniu Roma Jozaka? Nie wypowiadam się na ten temat. Domyślałem się, a drugie pytanie. Które to już takie twoje życie w tej Legii Warszawa? Bo już któryś raz... Nie wiem, to już policzcie sobie. Ja już nie mam gdzie liczyć tego, które to już jest życie. Już za długo tutaj jestem, żeby już zliczyć, ile razy już... Michał, masz liczyć trofea. Wstawałem z tej ziemi, więc tak jak Iza powiedziała, ja mogę jedynie policzyć trofea, a dalej to już policzcie sobie sami. Ale jak trwoga, to do Michała Kucharczyka ostatnio, prawda? Nie wiem, może. Proszę, pani Izo. To ja też mam kilka pytań do Michała, ponieważ rzadko mamy okazję z Michałem rozmawiać. Michał, jak zimą byłeś na zgrupowaniach z Legią i obserwowałeś to, co się dzieje, patrzyłeś na tych wszystkich piłkarzy, którzy dołączają do zespołu, to spodziewałeś się, że pod koniec kwietnia będziesz odgrywał taką ważną rolę w tym zespole? Znaczy, to nie chodzi o to, że ja odgrywam ważną rolę w zespole, bo w końcu jest nas 11 na boisku, 18 w składzie meczowym, a 30 w szatni, więc tutaj każdy jest ważny i to nie mówmy tylko, że ja jestem ważny, ale jesteśmy uzależnieni od każdego zawodnika na boisku. Każdy daje tej drużynie część siebie, każdy ma predyspozycję grania na tej pozycji, na której jest wystawiany i
Każdy daje maksimum swoich możliwości, aby ten wynik był jak najlepszy. I to nie róbmy jakiegoś ze mnie, nie wiem, talizmanu czy ważnej osoby, bo tak nie jest. Ostatnio udowodnił to Krystian Podkłatu, że wchodząc do składu potrafi strzelić bardzo ważną bramkę, więc mówię, tak jak wspomniałem, nie ma jednej osoby, jest cała drużyna. A czy ty masz poczucie, że w ciągu ostatnich miesięcy się zmieniłeś, zacząłeś na siebie brać większą odpowiedzialność, ponieważ zdobyłeś drugą bramkę z rzutu karnego w całej swojej karierze w Legii, podszedłeś do rzutu wolnego, zdobyłeś bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, czy wcześniej nie decydowałeś się, żeby podchodzić do piłki, czy czujesz, że się zmieniłeś? Czy ja się zmieniłem? Może zmieniła się sytuacja w drużynie, a nie to, że ja się zmieniłem, ale też nie... Już nie wracają do tej bramki z rzutu wolnego, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni. To akurat się udało. Cieszę się z tego bardzo. Nam się drużyna też się z tego ucieszyła, ale nie sądzę, żebym podchodził do kolejnego stałego fragmentu gry. Ja go będę wykonywał, więc tutaj zejdźmy troszeczkę na ziemię. Czyli nie ćwiczysz tego na treningach i nie będziesz jednym z wykonawców w następnych spotkaniach? Znaczy nie wiem, może się zdarzy sytuacja, że będziemy mieli faul znowu na 16 metrze i akurat ja podejdę do piłki, ale nie wydaje mi się, żebym ja wykonywał te fragmenty gry, jeśli chodzi o w okolicach pola karnego. Jesteś w Legii już prawie 8 lat. Czy ostatnie miesiące to był najtrudniejszy okres dla ciebie? Znaczy dla mnie 8 lat jest trudne, więc a czy najtrudniejsze? Wiadomo, że tutaj w Legii miałem czasami zloty i upadki. Jednak nie chciałbym komentować tej całej sytuacji, bo jest to przeszłość, jest już za nami. Skupiamy się na tym, co jest przed nami, a przed nami jest jutro bardzo ważny mecz z Koroną Kielce i na razie tylko i wyłącznie na tym się skupiamy. Dziękuję. Pytanie do trenera, czy Legia się na koniec. Czy Legia ma nową broń w postaci strzałów z dystansu? Bo ostatnio mam wrażenie, że jest ich więcej i też efekty są. Dali Legii ma nowo oružje, to znači ovaj slobodni udarci. Osjećam da ih je sve više i da ste sve uspešni u njima. Da je to vaše novo oružje? Pa možemo tako možda reći, ali to i ovisi o načinu igre, o suđenju, o stilu utakmice, kako utakmice i do kojem smjeru, koliko ima slobodnih udaraca. Mi se pripremamo i pripremali smo se prije, ali kažem, to ovisi o puno stvari kako se razvija određena utakmica. Można tak powiedzieć, ale oczywiście to jest zależne od stylu, który prezentujemy, od sędziowania, od sytuacji, które się pojawiają w meczu. Także oczywiście, że przygotowujemy się do wykonywania jak najlepszych wolnych strzałów, ale to jest jakby niezależnie od nas, ile ich będzie podczas meczu. Sigurno je da imamo dobre izvođače slobodnih udaraca, kao što je evo, i Mihal Kuharčik to potvrdio, a isto tako tu su i drugi igrači, Šimanski, Antolić, Chris Filiz, Pasquato i sigurno sam još nekog zaboravio kojeg nisam spomenuo, a imaju dobar udarac. Na pewno mamy kilku dobrych zawodników, którzy wykonują świetnie strzały z dystansu, tak jak Michał Kucharczyk, tak również Szymański, Antolowicz, Pasquato, Philips. To są zawodnicy, chyba może nie wszystkich nawet wymieniłem. Rekos. Antolić, już mówiłem. Także na pewno nie trener mówi, że z tych pięciu na pewno jeszcze kilka osób mógłby wymienić teraz, którzy dobrze wykonują strzały z dystansu. Nie wiem, czy ten zna takie powiedzenie, taki może przesąd to jest w Polsce, że zwycięskiego składu się nie zmienia i czy wobec tego jutro taki sam skład jak w Krakowie będzie? Polsko się każe. Nie możemy tego zdradzić. To ja już odpowiem. Nie możemy tego zdradzić. U Polsko się każe da se ne menja pobjednička ekipa. Tako da bi ti onda zna da li ćete mijenjati nešto u odnosu na prošlu utakmicu. Ja znam da se to kaže u nogometnom svijetu, ne samo u Poljskoj, nego ja bih rekao u cijelom svijetu, jer se tako kaže u Hrvatskoj, ali mislim da su danas druga vremena i da Legija teži biti ozbiljnim klubom, kao što i je ozbiljan klub, i ne mogu vam reći da li ću mijenjati ili neću za ovu utakmicu, ali već sam nekoliko puta do sada rekao da je zapravo naša najveća snaga u tome što imamo veliki roster igrača i da to trebamo znati iskoristiti, trebamo biti pametni da do kraja to iskoristimo.
Uważam, że jeżeli chodzi o to powiedzonko, to jest na całym świecie aktualne i popularne, nie tylko w Polsce, również w Chorwacji. To, co chcę powiedzieć, to, że na pewno dzisiaj nie powiem, czy będę zmieniał ten skład. Na pewno mamy szeroką ławkę zawodników przygotowanych do tego meczu i chcemy inteligentnie i mądrze ustawić zespół na ten mecz. Legia to wielki, poważny klub i bardzo wielki klub, także na pewno dobrze ustawimy tą drużynę do meczu. Jeszcze tylko Briana Ilowskiego, bo tak trochę zniknął z radarów. Jaka jest ta jego sytuacja? On jest kontuzjowany, zdrowy, miał już grać w rezerwach, jednak nie gra. Mówimy o kim? Ilowski. To jest z nim deszczowa, dalej u rezerwa ma, dalej na klubie, dalej po rodzin, to jest z nim deszczowa. Brian je počeo trenirati zadnjih tjedan dana sa momčadi i radi normalne treninge i to nas sve veseli. Radi se o jednom vrlo talentiranom i zanimljivom mladom igraču i on je spreman i kandidira za momčad. Już jeden tydzień pełny trenuje z drużyną w normalnym trybie. To jest talentowany młody zawodnik. Na pewno będzie miał swoją szansę. Proszę ostatnie pytanie. Kiedyś. To Michał, jeszcze jedno pytanie. Co jest dla ciebie lepsze? Gonienie lidera czy bycie liderem? Kiedy ci się łatwiej gra? Czy jest jakaś różnica w ogóle dla ciebie? Czy w ostatnich czasach najwidoczniej nam jest łatwiej gonić lidera niż tego lidera bronić i zawsze w końcówce sezonu to my zawsze gonimy, a na koniec go przeganiamy, więc jesteśmy już od 3 lat w takiej samej sytuacji i dla nas ta sytuacja jest normalna, więc myślę, że nie stanowi dla nas to problemu gonić lidera. Jesteśmy przygotowani, wiemy co chcemy zrobić, jakie mamy cele na ten sezon, więc myślę, że tutaj tylko i wyłącznie zależy od nas, od całej naszej drużyny, jak będziemy podchodzić do każdego kolejnego meczu i tylko od nas zależy, czy obronimy to mistrzostwo, czy też nie.